Janek! Przed wami szyderczy skrót filmu o przerażających konsekwencjach kupowania domu bez dokładnej inspekcji. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, potwory spod waszego łóżka zrobią sobie wolne. A teraz sprawdzimy obecność. No! God, please, no! Gdzieś w niepotrzebnym spin-offie dwie psiapsi opowiadają Warrenom, że ich urocza laleczka zaczęła żyć własnym życiem, a po kontakcie z medium okazało się, że w mieszkaniu zmarła mała dziewczynka o imieniu Annabelle. Więc oczywiście zaprosiły ją do zamieszkania w lalce na stałe. Świetny pomysł, dziewczyny! Gościnność przede wszystkim! Gdy jednak wróciły pewnego dnia z roboty, lalka nafurana leżała już w innym miejscu, a ich mieszkanie było zdemolowane. Dlatego nie zostawiam już Pimpka samego w domu. Prawda, Pimpek? Ha, no tak, nie żyje. Od razu wyrzuciły raszplę na śmietnik, ale moc PESO ze spin-offów była zbyt silna i wróciła. Nie wiem, co jest bardziej creepy. Ta lalka, czy te dwie dorosłe lalki trzymające ją w domu? Rodzina kudłatych zajeżdża swoim karawanem pod nowo zakupioną ruderę i wszyscy wbijają do środka, ale pies chce zostać na zewnątrz, bo widział już wystarczająco dużo horrorów i nie jest debilem. Dziewczynki wieczorem bawią się w klapu-capu, aż w końcu przyszła bohaterka Kissing Boo wali siostrą w łazerię tak mocno, że odkrywają piwnicę. Ciemne pomieszczenie ukryte za drewnianą ścianą to zawsze dobry znak. Gdy idą już spać, Sadie drze do nich pyska, żeby stąd spierdali, ale oni wolą się bolcować. Rano okazuje się, że było ostrzej niż zapowiadały to kłaki Rogera, a gdy April idzie pobawić się z pieskiem, okazuje się, że nie będzie go w sequelu. Najwyraźniej jego kontrakt na Pedigree już się skończył. W nocy zegar zatrzymuje się na 3:07 i Christine ciągnie coś za nogę, puszczając jeszcze siarczyste bączury. Stop farting. Really stinks. Nie dość, że straszne, to jeszcze niewychowane. A Cindy przez sen wali łepetyną o szafę, bo znowu jej się śni, że zagrała w Zmierzchu, więc papi uspokaja ją, że tamta sraga skończyła się już w 2012. Ale straszy nas do dzisiaj. Gdy rano Beatles wychodzi do pracy, widząc gołębie kamikadze, a gówniaki ruszają do szkoły, April daje matce creepy pozytywkę i zawał serca. Po czym bawią się w klapu-capu, ale okazuje się, że to nie ona klaskała w szafie. To był jeden z tych szafowych klepaczy. W nocy Krystynę znowu ciągnie coś za girę, ale tym razem mocniej. Get over here! A za drzwiami pojawia się mroczna postać i napierdala drzwiami. To na pewno duch jakiejś matki. Brakowało tylko ścisz ten łomot! Innej nocy mama Sita słyszy dziwne dźwięki i gdy idzie to sprawdzić, nagle obrazy zaczynają spadać i daje się zwabić do piwnicy, gdzie dostaje strzała na kinol i zaproszenie do gry w piłkę, ale odmawia. Cindy tymczasem znowu się śni, że zagrała w Zmierzchu, ale gdy siostra ją zabiera, nadal słychać walenie i po chwili okazuje się, że na szafie jest czarownica, która robi uiii. O, ona tylko chce się bawić. Gdy Warrenowie prowadzą PowerPointa na temat opętania Francuzika z zakonnicy, zanim go podmienili, okazuje się, że na widowni jest Karolina, która po wykładzie wpędza ich w poczucie winy i zmusza do tournée po ich creepy mecie. Mamy są w tym mistrzyniami. Po obejściu rudery i potwierdzeniu wszystkich objawów, jak dziwne dźwięki w nocy, spadające obrazy czy ptaki walące ryjami o ścianę, badacze stwierdzają oczywiste. Yep. To kolejny horror o nawiedzonym domu. Tłumaczą, że jeszcze się nie wyprowadzili, bo scenarzyści im kazali. Po czym Ed zaczyna nagrywać dziennik, a Lorraine poznaje Funfla April, czyli Rurka, który pojawia się w odbiciu pozytywki i wygląda jak odrzut z rodziny Adamsów. Będąc później nad jeziorem, Lorraine zauważa nagle za Edem coś przerażającego. Żeby aż tak pokłócić się z pedikurzystką? Wyjawia małżeństwu swoje wizje, w których od początku widziała przy nich podejrzanego typa, stwierdzając, że nawet gdy się wyprowadzą, to będzie lazł za nimi. Zawsze się przypałęta jakaś menda. Konieczne jest wykonanie egzorcyzmu, ale zanim będą mogli to zrobić, muszą najpierw przeprowadzić dochodzenie i zdobyć niezbite dowody, zanim Kościół wyrazi zgodę. Bo jak wszyscy doskonale wiemy, Kościół słynie z tego, że trzyma się tylko niepodważalnych faktów. Podczas researchu odkrywają, że właścicielką posesji była wiedźma Batrzeba, którą mąż nakrył na składaniu ich tygodniowego dziecka w ofierze, po czym przeklęła wszystkich, którzy zabiorą jej ziemię, wyznała miłość Sejtanowi i strzeliła samoboje na drzewie.
Nie łatwiej było po prostu wziąć rozwód? Wracają więc do nawiedzonej hacjendy, żeby zdobyć dowody, tym razem w towarzystwie Hoppera i jeszcze jednego pachoła, z którymi rozstawiają dzwoneczki i sesję foto reagującą na nagłe obniżenie temperatury, po czym Drew obrazuje jednej z córek, jak działa światło UV. Gdzie ty trzymałaś te ręce, dzik? Gdy sprzęt jest już gotowy, nagle drzwi się uchylają i okazuje się, że Hopper tylko stawiał kloca. Ja właśnie też postawiłem. Później jednak są świadkami prawdziwej obecności i złażą do piwnicy, próbując przeprowadzić wywiad z duchem, ale Lorraine tylko zbiera się na bełty. Trzeba było łoić tyle browarów przed robotą? Jak to nie człowiek? Rano Warrenowie opiekują się gówniakami i Lorraine rozwiesza pranie, gdy nagle zrywa się wichura i prześcieradło przybiera kształt jakiejś postaci, która odlatuje do pokoju Karoliny i częstuje ją bełtem. Ale gdy Lorraine w końcu się do niej dobija, stwierdza, że tylko było jej niedobrze. Widziałam, jak atakował cię demon, ale skoro to tylko zgaga. Gdy Ed naprawia ich szrota, tłumaczy Januszowi, że spoko, przegonią im demoniksa i ogarną Poloneza. Ale niech wie, że Lorraine siada to później grubo na łeb i przez nich będzie chodził z sinymi jajami następny miesiąc. Bo prawdziwi bohaterzy nie noszą peleryny. To znaczy, czasami nie noszą. Głównie noszą. Hoppera wieczorem nachodzi jakaś pokojówka i chwali się nowymi skaryfikacjami, ale nie jest pewna, czy zauważy, więc prawie włazi mu na ryj. Po czym Cindy przechadza się na spacer, triggerując wszystkie aparaty, ale tak naprawdę triggeruje je zjawa. Grzecznie czekają, aż zniknie za drzwiami i dopiero ruszają, dobijając się po chwili do środka, ale nigdzie jej nie ma, więc odpalają lampę UV i po śladach haluksów znajdują ją za szafą. Mały blondas mówi, że tam się chowa rurek, więc Lorraine włazi do środka i dostawia pozytywkę na miejsce, po czym podłoga się pod nią zapada. No tak, kominem się zjechała, a prezenty gdzie? No chyba w szufladzie by się nie schowała, tłumoku. Tak jak wszyscy poza Edem się domyślają, Lorraine jest w piwnicy, gdzie odpala pozytywkę i widzi matkę z martwym dzieckiem na rękach, powtarzającą, że ona kazała jej to zrobić, po czym znika, po czym pojawia się za pozytywką. To niemożliwe. Jest zbyt grubym kotletem, żeby zrobić tak błyskawiczny manewr. Po chwili ktoś skacze na bungee ze źle zawiązaną liną i zaczyna ją gonić, ale po zerwaniu Kaidana udaje jej się uciec. I obwieszcza wszystkim, że Bethesda opętywała matki, żeby zabijały swoje dzieci, ale ta matka robi poker face, że niby nic nie wie. Ja na pewno nie jestem opętana. Wiedźmisko wpada w szał i zrzuca wszystkie krzyżyki, po czym zmywa bachorami podłogę, aż Lorraine jej nie odcina nożyczkami. A że mają wszystko nakamerowane, rodzinka w końcu zbiera się do hotelu, a Warrenowie z dowodami do kościoła. Ale Lorraine idzie jeszcze nad sadzawkę, gdzie widzi podobiznę swojej córki, czując, że to ostrzeżenie. Zostawcie mnie w spokoju, albo wasza córka stanie się syreną. Ostrzegam! Ksiądz widzi na własne gały, co się tam odwala, ale odpowiada, że tamto rodzina nie jest zbyt religijna i nie jest częścią kościoła, czyli nie daje nic na tace. Więc nie może się zgodzić na egzorcyzm, ale po chwili już może. Bóg tak chciał. Wiedźma budzi w nocy córkę Warrenów, ciągnąc ją za nogę i zaganiając do pokoju, gdzie ktoś buja się z Annabelle. Ale na szczęście w ostatniej chwili Ed ratuje ją przed cyfrowym krzesłem. Jednak gdy sprawdza, Annabelle jest na swoim miejscu. To jakieś montażowe czary. Dostają nagle telefon, że Karolina zabrała dwie córki i gdzieś odjechała, łącząc w końcu kropki, że jest matką, została opętana i jedzie do domu, żeby je tam zabić. Fajnie, że w końcu nadrobiliście to, co wiemy już od 40 minut. Ruszają więc do Rudery i gdy są na miejscu, Roger i Drew już się z nią szarpią jak na promocji w Lidlu jakieś gówno, gdy chce dezaktywować swoją córkę nożycami. Zaraz. Dlaczego musiała specjalnie tu przyjeżdżać? Jest demonem, ale nie chce nikomu zakrwawić pościeli? Próbują ją wyprowadzić, ale wiedźma zakłada jej bana i ściąga z powrotem do piwnicy, gdzie lata nią jak szmata. I wszyscy tarzają się po podłodze, sadzając w końcu sukę na krzesło. Ale ksiądz od egzorcyzmów jest za daleko, więc Ed decyduje się na chałupniczą wersję zrób to sam. Wiedźmisko reaguje niezbyt pozytywnie, ale w pewnym momencie się uspokaja, po czym wyłącza grawitację i robi fikoła. Spadając po chwili na swój głupi ryj i odpalając strzelbę, którą postawił tam policjant. Dlaczego nie zrobiła tego wcześniej? A Drew drze nagle japę, że znalazł April pod podłogą w kuchni, gdzie chytra raszpla im ucieka. Ale doganiają ją, będąc w zasięgu mordy i ręki. Więc Lorraine pokazuje jej wcześniejszy flashback z plaży i wraca do siebie. Po czym wszyscy robią tuli-tuli, a na koniec Warrenowie dostają kolejną sprawę,
sprawę sugerującą sequel. Ach, to na pewno nie będzie kolejny nawiedzony dom. Lubicie skróty horrorów? A może bardziej komedii romantycznych? Napiszcie w komentarzach, jaki film chcecie zobaczyć w kolejnym szyderczym skrócie. Widzimy się jak zawsze w piątek o 18:00. Do zobaczenia!